Szkoła w Kornem jest niewielka, ale ma ogromne serca do patriotyzmu. W maju zeszłego roku placówce nadane zostało imię rotmistrza Witolda Pileckiego, co zobowiązuje do wpajania i kształtowania postaw patriotycznych wśród społeczności uczniowskiej. Święto Niepodległości musiało mieć tu więc wyjątkową oprawę. Postanowiliśmy przygotować spektakl. Spektakl pod tytułem Pociąg do wolności, w którym biorą udział nasi uczniowie od najmłodszych do siódmej klasy włącznie. Chcemy, aby uczcić to święto, 99. rocznicę, naprawdę dobitnie, na początku patetycznie, potem bardzo radośnie. Zobowiązuje nas również do tego tytuł Szkoły Młodych Patriotów, które zdobyliśmy w ubiegłym roku szkolnym, a ponadto z potrzeby serca. Certyfikat Szkoły Młodych Patriotów przyznany został w konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. By go zdobyć, szkoła musi realizować działania związane z pogłębianiem wiedzy historycznej i utrwalania dumy z dziedzictwa narodowego. To są dzieci, to jest najmłodsza część naszego społeczeństwa. My musimy zrobić wszystko jako dorośli, żeby nauczyć ich kochać swój kraj. Scenariusz spektaklu opracował Marek Cygert. Dekoracją zajęła się Katarzyna Lipska przy pomocy Joanny Kobierzyńskiej i Justyny Polak-Stenki. Nad realizacją czuwali Aleksander Brąk i Jarosława Trapkowska. Publiczność stanowili nauczyciele i uczniowie, a także dyrektorzy innych szkół z terenu gminy, wójt, sołtys oraz przyjaciele placówki. Wśród nich Jacek Łukasik, który ponownie zasilił szkolną bibliotekę historycznymi publikacjami.